Przypomnijmy, że w kwietniu 2013 roku Krzywosiński, pełniąc obowiązki dyrektora Kościerskiego Szpitala, podjął decyzję o wypłaceniu pracownikom 70% pensji. Zadłużenie placówki wynosiło wtedy około 96 milionów złotych i, jak twierdzi obwiniony, do ostatniego dnia nigdy nie było wiadomo, czy uda się zapewnić środki na wypłaty wynagrodzeń, utrzymując przy tym bezpieczeństwo funkcjonowania placówki. Podczas wtorkowej rozprawy Krzywosiński ujawnił również, że wiele zawieranych z bankami umów zawierało klauzule, według których informacje o planowanych przekształceniach dawały bankom prawo do natychmiastowego egzekwowania zobowiązań. Na wieść o tym, że placówka ma zostać przekształcona w spółkę prawa handlowego, zaczął się prawdziwy wyścig windykacji i działalności komorniczych. Dodatkowo szpital musiał spłacać pożyczki zaciągnięte w tzw. parabankach, których największa część spłat miała przypaść właśnie na marzec. Dzisiaj można temu nie dawać wiary, czy patrzeć na to już przez pryzmat tego, co się wydarzyło przez rok, czyli jednak uspokojenia sytuacji, poprawy jego finansów, dokonanego przekształcenia. Wtedy to po prostu wszystko balansowało na skraju bankructwa szpitala. Po konsultacjach ze związkami zawodowymi zapadła decyzja o wypłaceniu wynagrodzeń w dwóch częściach. Najpierw 70, a gdy tylko pozwolą na to finanse, pozostałych 30%. To była jedyna decyzja w tamtych okolicznościach. Innej nie można było podjąć, dlatego że w momencie podejmowania decyzji o tym, jaka będzie wypłata, konto szpitala było praktycznie puste i nie było pewności co do tego, że pracownicy będą mogli otrzymać 100% wynagrodzenia, więc biorąc pod uwagę to, że dla wielu pracowników wynagrodzenie stanowi, szpitalne wynagrodzenie stanowi podstawowe źródło utrzymania, lepiej mieć 70% na koncie tych swoich pieniążków i poczekać kilka czy kilkanaście dni na 30% niż mieć zero. Te argumenty nie przemówiły do części pracowników, którzy w tej sprawie pikietowali przed Urzędem Marszałkowskim. Protest ten sąd uznał później za nielegalny. Na resztę pieniędzy pracownicy musieli czekać 2 dni do 12 kwietnia. Wtedy do kasy szpitala wpłynęły płatności z NFZ, a brakujące części wynagrodzeń trafiły do załogi. Krzywosiński twierdzi, że nie ma sobie nic do zarzucenia, dlatego nie przyjął mandatu karnego, przez co teraz musi bronić się przed sądem. Zdaniem byłego dyrektora robił on wszystko, by umożliwić szpitalowi dalsze funkcjonowanie, łącznie z renegocjacją niekorzystnych umów. Wspomniał m.in. o tym, że przez wiele lat szpital źle naliczał opłatę za pobraną energię elektryczną. Dyrektor wystosował również wniosek do NFZ o przyspieszenie płatności, dzięki czemu na konto placówki wpłynęło ponad 2,5 miliona złotych i dlatego 12 kwietnia udało się wypłacić zaległą część wynagrodzeń. Krzywosiński widzi więc tylko jeden finał tej sprawy. Nie, no ja jestem pewny, że zostanę uniewinniony, dlatego że tutaj absolutnie nie ma żadnej winy. Dołożyłem ja i moi współpracownicy zarząd szpitala wszelkich starań, żeby pracownikom wypłacić w 100%, a skoro się nie udało, bo taka była sytuacja, no to trzeba było zrobić, jak zrobiliśmy. Natomiast kiedy się pieniądze pojawiły, niezwłocznie zostało to uzupełnione. Że trwało to 2 dni, to dobrze, to się z tego cieszę. Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 22 kwietnia. Za złamanie prawa pracy grozi Krzywosińskiego kara grzywny do 30 tysięcy złotych.